Stefan, proszę cię, wyjdź na chwilę. Ja wiem, że są walentynki, ale wyjdź no. No wyjdź no. Trafij mi mnie. Tu ten, reklamę wstawisz jakąś. Nie? Góry to mój cały świat. To dzięki nim ładuję baterie do przekraczania własnych granic. Revolt Energy. Cała prawda o igrzyskach w Pekinie. Wiem, dlaczego skoczkowie tak szybko kończą rywalizację już dzisiaj, mimo że te igrzyska jeszcze potrwają. Po prostu ubrania czyste się kończą, skoro w koszuli rozmawiam. No tak, akurat ostatnia koszulka czysta mi została, także jeszcze jutro trzeba zrobić pranie. Co szczęście mamy pralki, mamy suszarki zaraz koło naszego budynku, więc nie ma z tym problemu. A ja wiem, jak to jest. Tak naprawdę w telewizji byłeś roboczo ubrany, a tutaj schludnie do skijumping.pl. Ja to doceniam, że jednak dla ciebie jest to taka najważniejsza rozmowa tego dnia. Paweł. No wyszło na jaw. No, nie chciałem tak was podbudowywać, ale faktycznie do was się tak odszczeliłem. No właśnie, widzę uczesany też prosto spod prysznica. Właśnie, nawet prysznic wziąłem, żeby nie było. Od końca trochę zaczynając. Wy wylatujecie z Chin w środę. Wtorek to nareszcie będzie taki dzień, żeby odrobinę na tyle, ile się da tych igrzysk posmakować, faktycznie w takiej innej roli trochę? A czy ja wiem? Nie wiem, co tu można jeszcze porobić. Z tego, co mi wiadomo, mamy jutro jechać po południu udzielać wywiadów. Także myślę, dzień jak co dzień, że tak powiem, pracowicie. No dobrze, Pawle. Jakie są igrzyska z perspektywy sportowca, bo teraz już wiesz. Jakie? Trochę nudne, ale na pewno dla każdego sportowca to jest bardzo duże przeżycie. No bo jednak jest to zdecydowanie większa impreza niż te, które, w których uczestniczymy co weekend w Pucharze Świata czy w Pucharze Kontynentalnym. No czuć, że to jest faktycznie coś więcej, jakaś większa impreza, że to faktycznie są igrzyska. No i cóż, cieszę się, że mogłem tu być i uczestniczyć w tym. To była ta pierwsza odpowiedź, ale teraz musimy młodych następców jakoś zachęcić, no bo to jest, wiesz, tak jakbyśmy mieli namówić kogoś do czytania i byśmy powiedzieli, no wiesz, jak to jest w tej bibliotece, no trochę nudno, no ale robi wrażenie, bo taka większa niż te szkolne biblioteki. Paweł, wiesz, musisz tutaj powiedzieć, że to jest marzenie w ogóle, wiesz, życia, tam się tyle dzieje. Co będę chwalił, potem ja ze składu wygryzę na następne. Nie, wiesz, mierzam do tego, że ja wiem, o czym ty mówisz, bo siedzicie tak naprawdę, trochę to wygląda no jak tylko przewożeni z punktu A do B, z B do A, z A do B i tak codziennie. Raczej za dużo się tam nie dzieje. To nie są takie igrzyska, jakie pamiętasz pewnie z telewizji, co? Gdzie jest dużo kibiców, dużo się dzieje, bo też świat był trochę inny. No to na pewno, no tu myślę, że koledzy muszą starsi się wypowiedzieć na temat, co jest innego, co jest dziwnego, co ich zaskoczyło na tych igrzyskach, a czego nie było na poprzednich. Ale cóż, no i tak mimo tego wszystkiego, mimo tych wszystkich restrykcji covidowych i obostrzeń, to naprawdę warto tu przyjechać, warto to przeżyć. Warto po prostu brać w tym udział i rywalizować tutaj. To był taki sportowy egzamin, taka olimpijska matura. Ja pamiętam ze szkoły, że kiedy były naprawdę jakieś poważne sprawdziany, to żołądek ściskało, nerwy po prostu całego człowieka przejmowały. Kiedy te emocje były właśnie takie u ciebie? Kiedy tam dojechałeś? Kiedy po raz pierwszy poszedłeś na skocznię? Może kiedy była walka o skład? Jak to wyglądało ze strony takiej mentalnej? Oj, nie wiem, jakoś tak treningi oczywiście dosyć na luzie, raczej wiedziałem, że na mojej bazie źle skakałem, tam było dużo emocji, ale takich nerwowych przez to, że po prostu skakałem źle. Później na dłużej też nie zacząłem najlepiej, też było dużo emocji złych, ponieważ działo się coś, czego nie wiedzieliśmy jak poprawić, nie wiedziałem jak wyeliminować jeden błąd, który mi się przytrafiał.
No to były takie złe emocje, a później w konkursie indywidualnym takiego stresu nawet nie miałem. Skakało mi się bardzo dobrze, tak nabrałem pewności dużej siebie i wiedziałem, że stać mnie tam na fajne skoki i faktycznie jestem zadowolony z tego konkursu indywidualnego. Wydaje mi się, że poskakałem tam jak na mnie całkiem fajnie. No dzisiaj bym powiedział, że trochę jednak w tej drugiej serii już trochę stresu poczułem, bo jednak było to skakanie dla drużyny, było to coś więcej niż tylko pracowanie na siebie. Co było kluczem do tej metamorfozy? Bo faktycznie dużo walczyłeś ze sobą, z techniką, pewnie gdzieś ze sprzętem, ale na te najważniejsze próby to wszystko nareszcie wyglądało i nie wyglądało ok. To naprawdę było spektakularne z naszej perspektywy, bo to przejście do fazy lotu, no to top, jak to się mówi. Znaczy, no możecie mi teraz nie wierzyć, ale te skoki na treningu naprawdę wyglądały też dobrze, jeżeli chodzi o próg. Ale coś było nie do końca dopięte, trochę były problemy ze sprzętem i tam pojawiały się potem problemy w locie. No i cóż, przemyśleliśmy, przeanalizowaliśmy jeszcze wszystko na chłodno i po tych ostatnich treningach na dużej skoczni uznaliśmy, że jednak faktycznie trzeba coś zmienić w sprzęcie. I na konkurs już po prostu to zmieniliśmy i od razu to zafunkcjonowało i Stefan znowu nachodzi mnie w pokoju. No i to mi dało dużego kopa, że to, co skacze, to jednak faktycznie funkcjonuje i nie mogę się przy nim skupić. Stefan, proszę cię, wyjdź na chwilę. Nie wiem, że są walentynki, ale wyjdź no. No wyjdź no. Stopień. Tu ten, reklamę wstawisz jakąś, nie? Znaczy reklamę. Nie, tutaj podkreślimy, że dzisiaj 14 dzień lutego, że to walentynki i właśnie dlatego Stefan pewnie jest jakąś tam laurką do ciebie. Tak, z bukietem kwiatów. Nie, no ale właśnie wracając do tego, no to ten skok treningowy w serii próbnej wtedy od razu zafunkcjonował po tym, co zmieniliśmy i to mi dało takiego kopa, że to nie był jednorazowy wyskok, tylko faktycznie te skoki były tu dobre, tylko po prostu musieliśmy coś zmienić, żeby to wszystko się zgrało i zafunkcjonowało. A powiedz, Stefan, do ciebie tylko tutaj w Chinach tak przychodzi, czy jak mieszkasz w domu w Ustroniu, to też środek dnia i nagle Stefan wbija do pokoju? Nie, w domu mnie całe szczęście nie nachodzi. Tutaj chyba, no już trochę jednak jesteśmy ze sobą, więc mógł się trochę przywiązać do mnie, no nie ma co. Paweł, a ty czujesz, że te dobre skoki, te z konkursu, te z soboty, te z dzisiaj w większości, że to powoli staje się normą, że to nie jest coś takiego, o rany, jak ja skoczyłem dobrze, tylko po prostu to jest twój poziom? No właśnie tak. Właśnie w ogóle nie skupiałem się tu na skokach. Siadałem na belce i tak jakby po prostu wierzyłem w to, że stać mnie na dobry skok, że wierzę w to i po prostu puszczałem się z belki i nie skupiałem się na tym, co mam robić, tylko po prostu chciałem robić swoje, bawić się tym, że tu jestem i że mogę tu rywalizować i to wychodziło. No. Później wiadomo, w tym konkursie dzisiaj drużynowym, w drugiej serii już trochę nerwów się pojawiło, no i wtedy niestety zawsze jakieś myśli w głowie się pojawiają. No i już nie wyszło to tak fajnie, więc właśnie trzeba po prostu odciąć głowę, wierzyć w to, że się jest w formie, że to funkcjonuje i że to działa i że nie trzeba nic kombinować, tylko właśnie skakać i wierzę, że stać mnie na coraz lepsze skoki. Ale to się błyskawicznie wszystko toczy w sportowym życiu, bo dopiero co udzielałeś się wywiadu, tego spektakularnego wywiadu jako najmłodszy uczestnik Lotos Cup. Kto będzie chciał, to sobie to na pewno w sieci znajdzie, a jak nie, to podeślemy, będziemy tacy mili. Nie. Minęło parę lat, rozmawialiśmy w Cetniewie, pamiętam, to tu byłeś głowę niższy ode mnie, teraz głowę wyższy ode mnie z kolei jesteś, to też były jakieś takie początki twoje w kadrze juniorów bodajże, a teraz jesteś pełnoprawnym olimpijczykiem i pytanie, co dalej, bo ta zima jeszcze się nie kończy. No tak, nie kończy się, wracamy do Europy, mamy dalej Puchar Świata, są jeszcze Mistrzostwa Świata w lotach, także jeszcze jest o co walczyć w tym sezonie i cóż, no ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie była zbyt owocna, wysokie miejsca ani punkty dobre. Także miejmy nadzieję, że po tych igrzyskach trochę to duszy i że zaczniemy się też w tym Pucharze Świata liczyć.
Tam na tych zawodach dla dzieci ten przebojowy reporter pytał się ciebie, czy dziewczyny się uganiają. Oj, to teraz dopiero zaczną się uganiać po Pekinie. No nie wiem, zobaczymy. Do Pekinu dalej nic nie było, więc zobaczymy, czy Pekin coś zmieni. Ja to wrzucę na Twitter dzisiaj, to zobaczysz, co się wydarzy. Oj, oj, Ja idę za chwilę spać. Za 20:30 u mnie. Także. Dobrze, dzisiaj spokojnie, dzisiaj dobrej nocy życzę. No i mimo wszystko jakieś tam frajdy jutro z tych igrzysk, a nie tylko wywiadów. A dziękuję. Postaramy się jeszcze zobaczyć cokolwiek, jeżeli będzie nam dane. Dziękuję, Paweł. Dobranoc. Pozdrów Stefana. Dziękuję. Pozdrów Tadzia. Tadziu, brakuje nam twoich zdjęć zaraz po konkursie, żebyśmy mogli dzielić się z fanami najnowszymi zdjęciami z konkursu. Tylko tak jak dziś muszę wrzucać zdjęcia jakieś z poprzednich konkursów. Wracajcie, panowie, wracajcie. Wrócimy, już lachty. Tak.